Zaczynamy kolejny film o łódzkiej średnicy. Polska średnica 2050 Witam Was tutaj Czesiczem Wzorz. I zapraszamy Was już teraz na kolejny materiał z łódzkiej średnicy 2050. W tym materiale przelecimy sobie nad całą budową nowego tunelu średnicowego pod całą Łodzią. Będzie to tunel dla pociągów aglomeracyjnych i dalekobieżnych na ten moment, natomiast w przyszłości powstanie tutaj jeszcze drugi tunel dla pociągów z kolei dużej prędkości, czyli KDP, które będą bezpośrednio stąd mogły jechać dalej. Drugi tunel będzie właśnie tutaj mieć połączenie w komorze demontażowej ze stacją Łódź Fabryczna, jaki i również z tunelem, który właśnie w tym momencie powstaje. Aktualnie PKP z wykonawcą dogadało się co do waloryzacji, mniej więcej, już takie mamy przynajmniej informację. Dzięki czemu też przy okazji powstanie tutaj taka komora demontażowa, w taki sposób aby nie trzeba było ponownie rozkopywać tej, tej przestrzeni i można było rozpocząć tę prace dalej, właśnie z, tej, z tego miejsca, z tego co już powstanie teraz, w ramach tejże inwestycji. Tu nawet dla kolei dużych prędkości będziecie skręcać w lewo, a my lecimy prosto, mniej więcej trochę skręcając lekko w prawo do przystanku łódź śródmieścia, który w tym miejscu się znajduje. Tutaj niedługo dosyć duże zmiany będą realizowane, duże objazdy i tak Dalej. A jak to dokładnie wygląda? No już tłumaczę. Może najpierw po kolei o samym przystanku. Sam przystanek będzie się znajdować na poziomie minus 3, jeżeli chodzi o imperon. Na poziomie minus 3 będzie peron. Będzie się znajdować on mniej więcej 23 metry poniżej ulicy. Na poziomie minus 1 będzie przestrzeń handlowo sługowa na poziomie minus 2 będzie tylko i wyłącznie przestrzeń techniczna, z, przez które będzie się przejeżdżać po prostu schodami, ruchomymi i windami na dół lub do góry. Wszystkie poziomy będą się znajdować w obszarze ulicy Wulczyńskiej do danego parkingu na ulicy Kościuszki 2, jak i również przebiegać pod skrzyżowaniem ulicy Zielonej, Zachodniej i Kościuszki. Tak mniej więcej będzie się prezentować cały przysynek Łódź śródmieście Parę będzie tej samej długości jak wszystkie pozostałe i będzie lekko zakręcać z jednej z strony. To tak mniej więcej to wygląda, jeżeli chodzi o całość. Na górze oczywiście, będą wyjścia też za pomocą wind, jak i również schodów ruchomych. I tak będzie się prezentować nowy przysynek Łódź śródmieście Natomiast już niedługo będą utrudnienia tutaj, faktycznie, bo dla samochodów zostanie zamknięta ulica Zachodnia i Kościuszki. I mniej więcej jakoś w lipcu. Poczną się te prace właśnie Tramwaje będą cały czas funkcjonować Co prawda po tymczasowym torowisku Ale jednak będą cały czas tramwaje mogły jeździć Tutaj w okolicy Natomiast m, dla samochodów będzie ulica Wulczyńska. Ruchomena na ten krótki okres czasu, na ten krótki czas, aby można po prostu jakoś objechać i w sensowny sposób przejechać objezdami. Same prace tutaj trwają cały czas przy stropie, który jest w tym miejscu wykonywany, co możecie właśnie w tym miejscu zobaczyć. przykam trochę później, nie było już nikogo na budowę, więc można było na spokojnie trochę lepiej zryknąć. Jak widzicie, tutaj faktycznie trwają tylko i wyłącznie prace przy stropie poziomu minus jeden, czyli suficie, Ogólniając i tak to właśnie wygląda. No dużo się tutaj nie dzieje, natomiast prace, dlaczego muszą zostać zamknięte te ulice Zachodnia i y Tadeusza Kościuszki, a tego, że tam musi być wbudowany przystanek, a właściwie strop, właśnie tego poziomu minus jeden. Dopiero wtedy będzie można przystąpić pracę przy wykopywaniu dalej, głębiej. Ale najpierw w TBM TB musi tędy przejść, i później to będzie wszystko szło właśnie w dół do poziomu minus trzy, bo taracza się tutaj przewielci, a następnie będzie, będą wybudowane pozostałe elementy. Jak widzicie, prace tutaj faktycznie trwają, bo tutaj są ujęcia i później, i wcześniej, jak latałem dronem. Tu mamy stare do zjazdy, a tutaj są synagogi i bunkrów z II wojny światowej. Ruch dla pieszych w trakcie tego zamknięcia licowego będzie pozostawione, więc na spokojnie będzie można cały czas dla pieszych tutaj przedostać się z jednej na drugą stronę. Ile to będzie trwać, te zamknięcie, tego nie mamy, takich informacji, natomiast będą jeszcze inne zamknięcia w najbliższym czasie, które się już właściwie wydarzyły. Ale o tym za chwilę, bo lecimy dalej na trasie tunelu, bezpośrednio do kolejnego przystanku, który powstaje na tej trasie. Pierwotnie to był drugi i ostatni, ale jednak powstaje jeszcze trzeci bo tu jest przystanek łódź po lesie, który właśnie się znajduje tu, gdzie widzicie. Łódź po lesie tak wygląda i tak się prezentuje. Na razie mogę powiedzieć, że tutaj się dużo nie zmieni na przestrzeni czasu. To znaczy, jak ostatnio tutaj byłem mniej więcej 3 miesiące temu plac budowy wyglądał bardzo podobnie. Oczywiście wiem, że większość prac się dzieje na dole, jednakże trzeba pamiętać, że dużo prac nie może się dziać, kiedy na terenie budowy jest tarcza TBM, która po prostu czeka na dalsze wielcenie tunelu. Dlaczego tarcza TBM się tutaj znajduje i od ponad trzech miesięcy właściwie nie przedostała się dalej i nie kręci dalej? Oprost sytuacja jest prosta. Na dalszym czasie są budynki, które no, trzeba zabezpieczyć, aby nic im się nie stało. Część z, z części budynków trzeba będzie na okres budowy przesiedlić mieszkańców do innych przestrzeni, natomiast część budynków prawdopodobnie będzie musiała zostać wyburzona na detalsie. Prawdopodobnie, bo PKP próbuje oczywiście jak najmniej budynków wyburzyć, ale najprawdopodobniej nie wszystko, mimo wszystko się uda. E, tak to wygląda. Tutaj też są przy okazji stare studnie i stare elementy, które odwierty zostały tutaj robione w okolicy, by można było to wszystko realizować, co mogliście zobaczyć właśnie obok w okolicy. E, także jak widzicie, trochę tego się tutaj będzie działo, no i dlatego właśnie, że PKP na razie sprawdza te budynki, musi je wzmocnić, i tak dalej. Właściwie, inwestor, znaczy wykonawca musi to zrobić, nie inwestor będzie wtedy, kiedy to się wszystko zakończy, będzie mogła ruszyć budowa dalej. Na razie czekamy na to, aż to się wszystko zakończy i jak to się zakończy, to będzie na spokojnie można puścić tarczę, aby wieciła się dalej. Na razie, jak widzicie, na dole się dużo nie dzieje, w niektórych miejscach możecie zobaczyć nowe tubingi ułożone, które właśnie już są za tarczą TBM, bo tarcza TBM w tym miejscu się przewierciła przez całą stację, tworząc za sobą cały tunel, który będzie później zdemontowany i w tym miejscu będzie peron. Tutaj sytuacja wygląda Podobnie jak przy śródmieściu, czyli niepodobne jest na poziomie minus 3, na poziomie minus 2 jest przestrzeń techniczna, a na poziomie minus 1 jest hala odpraw, z oczywiście miejscami też handlowymi. No i tak to wygląda. Co do tych kamienic, jeszcze powiem, że jest 188 na trasie tunelu i 45 zagraża bezpieczeństwu, dlatego trzeba coś z nimi zrobić i trzeba je zabezpieczyć albo wyburzyć. Natomiast cały czas z tego co wiem, nie są poinformowane instytucje ani mieszkańcy kiedy będą musieli się przenieść, gdzie będą musieli się przenieść i jak to będzie wyglądać. Komunikacja tutaj z tego co wiem, niestety w aktualnym momencie zawodzi, ale oczywiście jak zawsze mogę nie mieć pełnych informacji najnowszych, więc dajcie mi znać w komentarzu. Tak jak już kiedyś to mówiłem, tunel w Łodzi to jest jedna wielka dezinformacja, ze prawdziwych informacji i trudno tutaj wyciągnąć informacje, nawet tak się czyta STC, co ostatnio zacząłem robić, bo faktycznie... W ten sposób łatwiej wyciągnąć najnowsze informacje, i co tu się właściwie dzieje na tym placu budowy. Natomiast kolejny yy obiekt na trasie, to nie jest stacja, ani przystanek. To jest komora odolanowska. Całe zaplecze techniczne tarczy TBM. To właśnie w tym miejscu jest wyjmowany urobek, są składowane tubingi i są wkładane też bezpośrednio do tarcz, które w tym miejscu drążą całą, y, wszystkie tunele. Tarczy TBM są dwie. Jedna duża, druga mniejsza. Ta duża to jest Katarzyna i ma średnicę o przekątnej właśnie 13, i 13 mniej więcej metrów, natomiast druga tarcza to jest Faustyna I ona ma przekątną o 8,76 m, mniej więcej. Obydwie tarcze oczywiście działają i wydążyły już jakiś odcinek. Tarcza Katarzyna wydążyła właśnie z komory od czyli stąd do przystanku po lesie, który przed chwilą widzieliśmy. Natomiast tarcza Faustyna wydążyła już dłuższy odcinek. Pierwszy tunel bezpośrednio od komory Długosza do komory Odanowskiej i z komory dolanowskiej do przystanku Koziny, jak i również już dalej się widać pod skrzyżowaniem do komory Skarpowej. Tak to się prezentuje i tak faktycznie nie Jak widzicie, tutaj jest dosyć duże zamieszanie i w tym miejscu właśnie pociągi będą zmieniać swoją wysokość, bo tutaj komora, znaczy ta Faustyna już wydążyła te tunele, ta tarcza właśnie mniejsza. Stąd pociągi będą zmieniać wysokość i wjeżdżać w zależności od tego, w jakim kierunku będą wjeżdżać na różne poziomy. Kolejnego przystanku, przystanku Koziny, który właśnie w tym miejscu powstaje. Przystanek Koziny jest dosyć nietypowy, bo jest to jeden z nielicznych, a właściwie prawdopodobnie jedyny w Polsce przystanek podziemny wielopoziomowy. Przystanek Koziny będzie mieć inaczej ułożenie, jeżeli chodzi o przestrzeń podziemną. Na poziomie minus jeden będzie co prawda natomiast na poziomie minus dwa będą pociągi. Odjeżdżać w kierunku łodzi Żabienie, żabieniec, jak również w kierunku łodzi kaliskiej. Tak to się właśnie prezentuje i poziom minus 2 możecie właśnie teraz zobaczyć na ekranie. Tam też się znajduje tarcza, do której oczywiście jeszcze za chwilę podlecimy. Na poziomie minus 3 z kolei będą odjeżdżać pociągi w kierunku łodzi fabrycznej, tam będą się łączyć dwa tunele. I teraz pytanie, czemu tutaj właśnie muszą być na dwóch poziomach dwa perony i te wszystkie tory? Dlatego, że w tym miejscu pociągi się rozjeżdżają w kierunku dwóch, teraz w kierunku łódź żabieniec, jak i również w kierunku łodzi kaliskiej. W skrócie część pociągu skręca w prawo część pociągu skręca w lewo lub przyjeżdża z prawej lub z lewej strony. Dlatego tutaj tarcza ta mniejsza musi wydążyć aż cztery tory, cztery tunele yy, od strony tych Przystanków łodzi Kaliskiej, i łodzi tutaj, właśnie w tym miejscu, będą się kończyć. Jak widzicie, tutaj są wyjmowane miejsca, gdzie można zrobić przegląd całej tarczy TBM i gdzie ona się tutaj znajduje. Tarcza, z tego co wiem, już faktycznie się trochę przewiedziła, dalej się znajduje i jest to chyba gdzieś w tunelu niż to co widzicie na zdjęciach, które są już no, jednak sprzed tygodnia, ponad. Natomiast prace tutaj trwają. Tarcza TPM, ta mniejsza, ma urobek wyciągany za pomocą kontenerów, które, które są na Multicarze, który jeździ właśnie bezpośrednio w tunelu, który jest wyręczony za nim i są też dostarczone do niego, do tej tarczy, tubingi. Jak widzicie, wyjazd tutaj bezpośrednio do tym wyższym poziomie na minus 2 jest już zrobiony przez tą tarczę. I pociągi w teorii mogłyby już tutaj na spokojnie wjechać. No, ale oczywiście nie ma todowiska i całej infrastruktury, i to dopiero się stanie, kiedy wszystko zostanie zamknięte już od góry. Tak to się prezentuje. Tutaj będzie właśnie ten peron. To będą dwa perony, bo przy każdym stodu w tym miejscu to się już rozszerzają. Więc są dwa perony boczne, krawędziowe, które będą się znajdować na jednym i drugim poziomie. To znaczy, jak widzimy, że tutaj teraz ta tarcza skręca. W lewo, na dole, i teraz się coraz to bardziej zwęża ku środkowi. To obok, na środku, będzie właśnie drugi tor bezpośrednio, też z swoim własnym peronem. Będą perony po prawej i po lewej, a nie po środku, bo po środku będzie to dowisko, które będzie się łączyć i będą też rozjazdy. Tak to właśnie wygląda. Na poziomie minus 3 wygląda to dokładnie tak samo, tylko jest lekko przesunięte, całość jest przesunięta w lewo, bo ta tatacza mimo wszystko nie podsunęła znaczy, ta bezpośrednio tuneli pod sobą na tym odcinku. Lecimy dalej. W kierunku kolejnej komory, czyli w kierunku komory skarpowej i żniwnej. Tutaj pociągi będą wyjeżdżać w kierunku łódź. Żabieniec. W ten sposób pociągi będą mogły wyjechać na powierzchnię i wjechać zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie torowiska kolejowego, które w tym miejscu się znajduje, dzięki czemu oczywiście nie będzie zbędnej kolizji, będą mogły z większą i lepszą prędkością wyjeżdżać i będzie lepsza też przepustowość. Jak widzimy to na załączonych obrazkach, tak to się prezentuje. Mamy po prawej i po lewej stronie wloty i wyloty, no i też tutaj trwają pracę przy budowie wiaduktów nad strumieniem Bałutka, Tutaj się tutaj znajduje, właśnie przez który pociąg teraz przejechał. Jak widzicie, tutaj trwają te trzy wiadukty, muszą być. Jeden jest pośrodku dla pociągów, które tutaj już funkcjonują, natomiast dwa pozostałe, już mniej więcej ich konstrukcja jest gotowa, ale jeszcze nie są zasypane, no i oczywiście nie ma na nich środowiska kolejowego. Tak to się prezentuje i zobaczmy sobie wlot, po którym pociągi będą tędy bezpośrednio wjeżdżać na dół. Tutaj jeszcze wykop się nie rozpoczął, jeżeli chodzi o samą pochylnię, natomiast w komorze żniwnej, którą teraz widzimy, Miejsce, gdzie tarcza TBM będzie opuszczona z całym zapleczem technicznym i jest już gotowe, bo to będzie w tym miejscu. Tutaj w tej okrągłej części tarcza sama głowica będzie włożona i będzie się wylecieć dalej w kierunku ponownie przystanku kolejowego Łódź-Koziny. A dalej za nią będzie całe zaplecze techniczne, które to będzie schowane. Pod ziemią, aby mogła na spokojnie się wiercić. Natomiast po drugiej stronie znajduje się druga komora, gdzie ta BM niedługo się pojawi. Jest to komora skarpowa, i tutaj w tym miejscu wywiedziecie się nowy, nowy tunel, i ta 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 też tutaj właśnie dotrze. Tak też prezentuje, a tutaj już dalej jest wykopany mniej więcej cały element pochylni i tu pociągi będą właśnie wyjeżdżać na powierzchnię. Odpowiadając od razu na pytanie, czy parowozy tutaj będą mogły jeździć w związku z tym, że takie jest tej. te belki są tak na górze położone, nie, one, tak, one tylko i wyłącznie są po to, żeby rozpierać całą ziemię i całe ściany, by to się po prostu nie zawyliło do środka i to ma tylko i wyłącznie taki cel, to nie jest dlatego, żeby po prostu pociągi mogły par, całą parę wy wyrzucić do góry, bo czytałem to w komentarzach waszych, prawie się nie uśmiałem, ale to jest oczywiście. Nieprzygotowane pod tego typu pojazdy, i na pewno pociąg taki nie może wjechać na dół do gotowego tunelu, który tutaj powstaje. Natomiast zaleknijmy sobie dokładnie, jak to wygląda. Sama pochylnie, jak widzicie, jak sobie zlecimy na dół, wygląda ładnie. Jest już równa powierzchnia, chociaż jak widzimy, zbrojenie jest jeszcze trochę wyżej, więc to wszystko jeszcze będzie wybetonowane. Trochę do góry, i mniej więcej w podobnym stanie, to wszystko pozostanie. Oczywiście, będzie zakonserwowane, będą kolejne prace tutaj realizowane. To jest tutaj też widzimy po lewej stronie, że najprawdopodobniej w tym miejscu będzie wyjście w z całego tunelu, jakaś klatka schodowa, aby można było wydostać i przestrzeń dla urządzeń technicznych. Następnie widzimy pozostałe elementy, że jeszcze faktycznie trwa zbrojenie. Płyty tutaj dennej, czyli całego, całej nowej podłogi, tutaj powstanie dla pociągów, po której będzie, na której będzie ułożone całe środowisko. A tutaj, przez tą ścianę, będzie się przebijać dokładnie Tercer BM. Tam dalej widzimy miejsce, gdzie pociągi będą wyjeżdżać. A my się znajdujemy mniej więcej w kołysce do której dotrze tarcza TBM i w niej się zatrzyma i później będzie musiała zostać przetransportowana górą do komory, która się znajduje w drugim, po drugiej stronie torowiska kolejowego. Tu właśnie widzimy tą kołyskę, na której powinna tarcza się na spokojnie zatrzymać, nie przekręcić i stanąć w miejscu. No, oczywiście z niecierpliwością czekamy, aż faktycznie tarcza tutaj dotrze. Bo wtedy, jeżeli tu dotrze, to będziemy wiedzieć, że już ponad połowa prac została zakończona i zrealizowana. Chociaż de facto tutaj, jak już dotrze, to będzie mniejsza tasa dla niej do wytrążenia, bo nie będzie musiał już ponownie wjechać do komory odanowskiej, tylko i wyłącznie do komory yy, yy, rozgałęzienia, czyli do przystanku Koziny. I tak wygląda mniej więcej budowa, jeżeli chodzi o ten odcinek. Natomiast przekręćmy się w drugą stronę do, do drugiej części, czyli do komory Długosza i do komory Unii. Komora Długosza z, z kolei jest już gotowa. Stamtąd pociągi będą wyjeżdżać właśnie w kierunku Łodzi Fabrycznej, czyli do poziomu minus 3. A tak jak powiedziałem przed chwilą, poziom minus 3 przy przystanku godziny jest gotowy. Dlatego pociągi... Teorii na spokojnie już tędy by mogły dojechać i dalej się przedostać. Tutaj jak widzimy jeszcze nie jest całkowicie pochylnia zrobiona od komory Długosza, która jest już z tunelem, natomiast komora Unii też tutaj oczywiście sygnalizuje, że cały czas istnieje i że praktycznie trwają. przekazy i kładka tutaj powstała, tej całej budowy i... Przykład, no chyba to nie jest zdziwienie, z tego co wiem, cały czas windy nie działają, natomiast kładka jest realizowana, owszem, również w temat tej inwestycji. No i tutaj będzie zjazd bezpośrednio dla pociągów, znaczy tu będzie wyjazd, bo z komory Unii będą wyjeżdżać pociągi i jechać dalej w kierunku Łodzi Kaliskiej, którą też jeszcze zobaczymy w tymże materiale. Tak to się prezentuje i tak to wygląda, tutaj ładna pochylnia. Będzie się nadawać, oczywiście prace wykopowe. to jeszcze nie trwają, bo tutaj ta racza vcs Kata... jako ostatnia. Ta oś będzie analizowana, więc na spokojnie to jeszcze mogę powiedzieć, że to nie będzie w tym roku. No i druga oś, która się znajduje tutaj, czyli komora Długosza. Ta oś została już wybudowana. Bezpośrednio stąd pociągi mogłyby jechać na, do komory Odanowskiej ale ponieważ pociągi nie jeżdżą no to jakimś innym pojazdem, można byłoby na spokojnie ten, ten po przejechać. Tu widzimy, że jeszcze trwają prace przy budowie ścianek, na nich będą też oczywiście dospodniki na górze zamontowane, czyli te belki, no i dalej pociągi będą mogły tędy wjeżdżać po pochylni na dół do tunelu. Będzie to wyglądać tak samo jak po drugiej stronie, którą przed chwilą widzieliśmy, więc tutaj raczej dużej filozofii nie ma. Oczywiście cały układ torowy tutaj w okolicy musi być przebudowany, aby po prostu pociągi miały gdzie wjechać, a tu jeszcze raz z jak widzicie jest faktycznie Wdrożona dziura, te wielkie kółko czarne, tam można na spokojnie przedostać się do przystanku Koziny i dalej również do komory odlanowskiej, z tym, że na poziomie minus 3. No i dalej lecąc, oczywiście dolecimy do Łodzi Kaliskiej, skąd miałem pociąg w związku z nowym rozkładem jazdy, który PKP ogłosiło na wakacje. Nie będę ukrywać, że trochę mnie to ucierpiałem na tym, bo musiałem już wrócić nie PKP, bo już nie było żadnych pociągów PKP, tylko. LKA, co nie było problemem, bo w, Łodzi, znaczy w Łowiczu musiałem się przysiąść do kolei mazowieckich, no i po prostu pojechałem dalej. Natomiast tak faktycznie wygląda ta cała przebudowa. Co mogę powiedzieć, to jest to oczywiście, że wszyscy doskonale wiemy, że ta budowa jest bardzo, ale to bardzo opóźniona. Natomiast miejmy nadzieję, że to się mimo wszystko niedługo zakończy. A tu na koniec macie ciekawostkę, tam na środku teraz widzicie pociąg, który właśnie, którym ja właśnie miałem jechać bezpośrednio do Łowicza Głównego. Więc powiem Wam, że... Czarki na, e, na padzie, kiedy trzymam, znaczy na pilocie, kiedy trzymam e, pilot od drona i widzę mój pociąg bezpośrednio do Bowicza, który mam pojechać za chwilę, a wiem, że on długiego postoju na łodzi Kaliskiej nie ma, a widzę go z drona i jeszcze muszę wylądować i dotrzeć do pociągu. No, były niesamowite. Natomiast mniejsza z tym, na koniec podsumowując e, e, tą całą inwestycję i odchodząc od mojej dygresji, tutaj jeszcze kończąc utrudnienia przy przystanku kolejowym łódź Koziny, będą aktualnie utrudnienia, które już trwają od 21 Czerwca przez 3 tygodnie mniej więcej. Trwają tam prace teraz, właśnie przy budowie tego tunelu, który teraz wierci TBM Faustyna. No i dlatego jest zwężona ta ulica aktualnie do jednego pasa w każdym kierunku. Tramwaj jest tego celem, tam jeżdżą dalej z utrudnieniami tam prędkości. Natomiast Samochody muszą się nacieszyć jednym pasem. No korki na pewno będą niesamowite, no ale to jest oczywiście spowodowane tym, że względy bezpieczeństwa wymagają tego, że nie wiadomo, żeby nic się nie zawaliło, żaden samochód nie wpadł na dół i ta trena spokojnie przebrnęła przez tą część inwestycji. To tak, sama inwestycja już wiemy teraz, że będzie opóźniona i... Będzie mniej więcej kończyć się w 2024 roku. Natomiast dużo osób i tak nie wierzy w tą datę. Ja nie wiem, na razie, ta tata, jak faktycznie wysta wystartowała Faustyna, e, to całkiem szybko Twoją pracę i pewnie nawet to tak się zakończy, że może to będzie realne do zrealizowania w tym terminie. Natomiast. Studzę tutaj emocje, no i tak wyglądają te prace wszystkie mniej więcej, jeśli taki materiał Wam się podobał to zostawcie łapkę górę, jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów kliknijcie subskrybuj i ten dzienny W dołodzi jeszcze teraz mniej więcej co 3-2 miesiące, bo widzę, że filmy są trochę rzadziej oglądane, więc również ja rzadziej się tutaj pojawiam, bo prostu mi się nie zwracają przejazdy. Natomiast na pewno jak będzie jakaś kolejna akcja i jakieś kolejne wydarzenia, to się pojawi w Łodzi, ale najprawdopodobniej to będzie nie wcześniej jak w sierpniu tego roku. Także łódź, możecie odpoczywać na spokojnie, ja tam się nie pojawię przez najbliższy czas, chociaż kto wie, może jakieś inwestycje tramwaju przydałoby się nagrać. Do zobaczenia już niedługo. Cześć!